tym roku mija 20 lat od momentu, kiedy pierwszy raz znalazłem się na Syberię. Syberię poznałem dosyć w niekonwencjonalny sposób. 20 lat temu właśnie postanowiłem odbyć podróż dookoła świata. Syberia to nie jest miejsce, gdzie są drogie autostrady. Syberia to jedno wielkie bezdroże. Pomimo wszystkiego, pomimo tego właśnie pomyślałem, że warto tą ziemię zobaczyć. Napisałem o Syberii kilka książek, zrobiłem kilka produkcji filmowych. Cieszę się bardzo, że jestem na tej ziemi. Za kilka dni wyruszam ponownie na kolejną wyprawę, a zimą tego roku chcę odbyć jedną z większych wypraw, kto wie czy nie największą, wyprawę po bezdrożach Syberii aż do cieśniny Beringa. Obecnie organizuję wakacje dla 20 polskich dzieci ze Syberii, z Chakasji. Chakasja to kraina leżąca na południe od Krasnojarska. Dzieci te stanowią trzon, że tak powiem, Polonii syberyjskiej. Zachowały mowę polską, kultują polskie tradycje i bardzo się cieszę, że mogę te wakacje im zorganizować. Dzieci będą przebywały na wybrzeżu 2 tygodnie od 1 do 14 sierpnia tego roku.